Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie. Już upowiadałem się, że wcisnąłem się z rodziną moją koleżankę. Wydaje mi się jednak, że powinien być moim przedmówcą. Aby sprawa związana z metodologią była nieco bardziej klarowna, zanim przechodzimy do samej ankiety badawczej, do jej zmiennych, zmienności, wartości, najpierw zazwyczaj musimy wyznaczyć pewne ramy, które decydowały o tym, czy badanie miało charakter reprezentatywny, czy też nie. Było zwykłą sondą pomiarową, czy eksploracyjną. Proszę Państwa, ja też Państwu od razu mówię, że rozczaruję. Rozczaruję w tym sensie, że nie będę podejmował tego dramatycznego wątku końca cywilizacji. Ja się całkowicie z tym zgadzam, ale akurat z innego podejścia niż pan profesor, bo właśnie jako weberolog. Być może to jest to piętno, które pozostawił we mnie mój promotor, profesor Kasnodębski, ale w każdym bądź razie będę chciał Państwu, a nawet nie będę chciał, tylko przedstawię pewne elementy, które dowodzą, czy są takimi symptomami reprezentatywności badań. Właściwie będą to takie pryncypia związane z gromadzeniem danych i wykorzystywaniem tych danych dla podejmowania określonych decyzji. I oczywiście będą to takie glosy dotyczące metodologii nauk społecznych w ogóle, z jej ograniczeniami także. Proszę Państwa, ja mam pewną też wątpliwość, ponieważ przypadł mi w udziale taki dosyć wdzięczny, ale zakresowo obszerny moduł prezentacyjny, na dodatek z perspektywy legitymizacji i badań kluczowy. Dlatego ten temat prelekcji, czy bije się w piersi, ja sam go zaproponowałem, ale z drugiej strony on sugeruje dosyć duże ambicje, a mianowicie, że ja w trakcie takiego 10-minutowego spotkania czy wystąpienia przekażę Państwu bądź zarysuję mnogość całych zagadnień wynikających z wyszczególnienia administracji publicznej jako szczególnego autonomicznego sektora pomiarów socjologicznych. Oczywiście tak nie jest. Nawet jeżeli będą Państwo żądać ode mnie jakiejś agendy, struktury prelekcji, to zasadniczo można ująć ją w dwóch blokach tematycznych, które nieco przekornie przedstawia Andrzej Mleczko. Proszę Państwa, abstrahując od tych dystynkcji, oczywiście metody jakościowe versus metody ilościowe lub teorii mix metod, ja koncentruję się na metodologii, na metodach badań reprezentatywnych, zakresowych, statystycznych, dla których absolutnie podstawowym jest możliwość generalizowania wniosków z próby na populację. Znaczy, badania, w których nie ma takiej możliwości, de facto nie są dla mnie badaniami socjologicznymi, decyzyjnymi. Wbrew intencjom tego rysunku, badania empiryczne wcale nie konkurują z pozanaukowymi sposobami, proszę zaznaczyć, sposobami, a nie metodami gromadzenia informacji, znaczy informacji, a nie danych, ale przez akceptację pewnych określonych założeń metodologicznych, posiłkowanych algorytmami statystycznymi, warunkują nam, czy badanie jest poprawne, czy jest rzetelne, czy jest trawne, czy jest możliwe w zakresie uzasadnionego wnioskowania itd. Po drugie, na co również wskazuje Andrzej Mleczko, taka fetyszyzacja, reifikacja procedur kwantyfikowania rzeczywistości społecznej w postaci absolutyzowania wyników badań jest dosyć powszechna, ale w wymiarze ich ograniczeń również dosyć naiwna i chciałbym, żebyśmy wszyscy mieli tego świadomość. Ale zacznijmy od pewnych pryncypiów, od pewnych ramowych zagadnień związanych z reprezentatywnością bądź nie. Aby próba była, proszę Państwa, reprezentatywna, to struktura próby musi odzwierciedlać oczywiście immanentne, interesujące nas cechy struktury populacji generalnej. Jeżeli ta reguła nie zostanie spełniona, nie mamy do czynienia oczywiście z badaniem, z którego wnioski można generalizować na populację badaną, tak? Po drugie, to też jest rodzaj aksjomatu oczywiście socjologicznego, jedynie probabilistyczny sposób doboru próby determinuje nam reprezentatywność badania. To znaczy, jeżeli nie możemy określić własności probabilistycznych jakiejkolwiek próby, to nie jest ona reprezentatywna, bowiem nie możemy, proszę Państwa, szacować parametrów populacji. Nie możemy, nie znamy de facto dokładności danego oszacowania. Nie możemy wyznaczyć minimalnej wielkości liczebności próby. Nie możemy zweryfikować, czy które z różnic, czy
zależności, koincydencji, korelacji stwierdzonych poprzez testowanie zmiennych w próbie, które są statystycznie istotne, a które są nieistotne. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli nie spełnimy tego pierwszego warunku, jakim jest własność probabilistyczna próby, badanie de facto nie jest badaniem w sensie poznawczo-naukowym. Jest po prostu próbą zaspokojenia chutliwej ciekawości, natomiast nie powinno być traktowane jako badanie akademickie w żaden sposób. Jeżeli chce się podważyć jakąkolwiek metodologię badania, wystarczy zajrzeć w jej schemat doboru próby i w to, w jaki sposób była ona konstytuowana na poziomie losowego doboru. Proszę Państwa, tym samym oczywiście żaden dobór celowy, kwotowy, typowy, przypadkowy, kuli śnieżnej no nie jest reprezentatywny w sensie statystycznym, czasami mówimy o reprezentatywności typologicznej jedynie. Próba dobrana w sposób losowy to jest oczywiście próba taka, w której znamy prawdopodobieństwo dostania się danego elementu z operatu do próby. I to prawdopodobieństwo jest różne od zera, może być stałe, ale nie musi być oczywiście. Tym samym, proszę Państwa, badaniem reprezentatywnym nie jest sonda uliczna. Osoba, która stoi na Marszałkowskiej i rozdaje ankiety życia zna, nie przeprowadza badania reprezentatywnego. Nie jest telewizyjna ankieta, na którą głosują odbiorcy audytorium poprzez SMS-y. I oczywiście nie jest ankieta na przykład drukowana w czasopiśmie. Spełnienie tych warunków wraz rzecz jasna z poprawnością techniki, z realizacją badania w sposób rzetelny umożliwia pozyskanie wiarygodnych danych, które pozwalają nam na czytanie tego świata społecznego, jak to woli, społecznych światów. Pamiętajmy jednak o jednym. To także uczy nas pokory względem utrzymywanych danych. Zawsze jest to parametr statystyczny. Wynik jest zawsze parametrem statystycznym. Zawsze jest oszacowaniem parametru. Zawsze, proszę Państwa, to oszacowanie obciążone jest niepewnością, niepewną niepewnością. Tak? Ta niepewność jest założona w pomiar statystyczny, socjologiczny. Natomiast my możemy sobie, jeżeli mamy spełnione warunki przygotowywania próby w sposób losowy, to możemy sobie tą niepewność oszacować. Możemy, znając własności operatu, schemat doboru próby, poziom unit on response, czyli tych niezrealizowanych jednostek w naszej próbie, bądź item response, czyli braków odpowiedzi, także sobie oszacować, na ile badanie jest precyzyjne, trafne, rzetelne. Jeżeli nie przestrzegamy określonej metodologii, to my nie możemy właśnie tych bardzo ważnych z perspektywy analizy danych parametrów, wskaźników, jakości badania w ogóle rozpoznać. Tak? To jest taka szara strefa metodologiczna, to jest partyzanka metodologiczna. Tak, to jest to, co kiedyś Antoni Słowek nazywał po prostu folklorem metodologicznym. Metodologia badania Wydziału Prawa i Administracji to jest taka, powiedzmy, że umowna charakterystyka wyodrębniająca ten pomiar. W dużej mierze opierała się na rozwiązaniach statystyki publicznej. Oczywiście zakładało osiągnięcie celów badawczych na poziomie oszacowań, przede wszystkim statystycznych. No i jest to badanie reprezentatywne oparte na probabilistycznej metodzie doboru próby. Oczywiście, proszę Państwa, takim oknem badania, czy ramowym układem odniesienia były województwa, 16 województw, tak, na poziomie NUTS 2, rzecz jasna. To nam pozwoliło na powarstwowanie próby, chociażby przestrzeni, ale nie tylko, bo wykorzystaliśmy także inne zmienne, a mianowicie wielkość podmiotu lokowania, przepraszam, wielkość miejscowości lokowania podmiotu oraz typ podmiotu, te trzy były podstawowymi. Troszeczkę traktowaliśmy to badanie rzecz jasna jako eksploracyjne, to znaczy ono ma przygotowywać do badań dalszych, bowiem każde dobre badanie to jest badanie powtarzalne, a nie badanie w jednym punkcie czasowym zrealizowane. Ono nam nie przedstawia trwałości, nie przedstawia nam tendencji, przedstawia nam tylko i wyłącznie zdjęcie fotograficzne danego obiektu nazwanego zjawiskiem społecznym czy zjawiskiem socjologicznym. Proszę Państwa, użyliśmy taki model losowania z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości, to jest właśnie PPS. Po określonym miarę wielkości określimy za pomocą liczby powiatów. Dokonaliśmy losowania z nierównymi wartościami dla warstw, dla stałej wielkości liczebności próby. Zastosowaliśmy również schemat losowania Hartley-Arrow, który jest standardem w statystyce publicznej. Badanie zrealizowano na efektywnej próbie również 639 podmiotów, przy czym zakładaliśmy 700 podmiotów, tak, jako graniczną próbę.
czy wielkość próby. Natomiast szacowana minimalna liczebność próby dla populacji wynosiła N=527 przy błędzie oszacowania równym 4%. Response rate wyniósł nam 0,91. Oczywiście zastosowaliśmy wagi wieńcowe, czy wagi, które umożliwiają nam dopasowanie jeszcze w większym stopniu struktury próby do struktury populacji, tak, żeby to badanie faktycznie odzwierciedlało pewną realność w zakresie zmienności tych podmiotów, które objęliśmy siatką pomiarową. Akurat wagi RAKE, wagi wieńcowe są o wiele bardziej szczegółowymi, dokładnymi wagami niż zwykłe wagi postratyfikacyjne. Wagi, które operują, no nie chcę wchodzić w takie szczegóły, operują ideą iteracji, czyli nieustannego kalibrowania i ważania do jak najbardziej precyzyjnego dopasowania struktury populacyjnej. Techniką badania była technika typu KAWI. To jest ankieta internetowa nadzorowana przez system komputerowy bazujący na architekturze kontaktu server respondent, tak? Z różnych względów wybraliśmy technikę KAWI, ale przede wszystkim dlatego, że aż ta specyfika podmiotów badania po prostu aż się prosiła, żeby KAWI zastosować. Ja zawsze jestem wielkim przeciwnikiem tej techniki Pfadobena, bo w przypadku chociażby populacji Polaków jest niemożliwym rzecz jasna zrobienie badania reprezentatywnego za jej pomocą, ale w przypadku takich homogenicznych grup, ale rozproszonej terytorialnie, ona jest wręcz dedykowana do takich pomiarów. Dzięki temu, proszę Państwa, mieliśmy pełną kontrolę zbioru w czasie rzeczywistym. Oczywiście konstruowaliśmy zbiór danych w czasie rzeczywistym. Oczywiście nie zawsze ważnym elementem procesu badawczego jest redukcja kosztów. A w tym przypadku odchodzi nam cała faza kodowania ankiet do macierzy, bo mamy ją od razu gotową. Tak? Poza tym istnieje zagadnienie top of mind w zakresie realizacji takiego pomiaru przy użyciu techniki typu KAWI. Stosowaliśmy system filtrów, skipów, nawigatorów, rzecz jasna. Narzędzie elektroniczne sprawia, że nawet indolencja ankietera albo osoby, która źle odczyta instrukcję, nie ma tutaj znaczenia, jeżeli chodzi o poprawne nawigowanie po narzędziu. Pewne pytania są dedykowane dla osób, których się tyczą, inne z kolei nie powinny być im dedykowane, prawda? Po to są filtry. Dodatkowo, proszę Państwa, wykorzystywaliśmy bardzo różne skale indeksy. Jak dla mnie za mało. Oczywiście skale ilościowych, natomiast nominalne, porządkowe były reprezentowane. Dokonaliśmy inwersji skal również. Zastosowaliśmy system monitów. No i oczywiście dane były gromadzone w takich gotowych macierzach statystycznych do SPSS-a od razu wciąganych, tak? A poza tym proszę zauważyć, że narzędzie elektroniczne redukuje wszelkie możliwe błędy realizowane na poziomie błędnego wypełnienia narzędzia. Tak? Ono w tym sensie jest faktycznie dosyć skuteczne. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą zatem ankiety, która była zaimplementowana w system Lime Survey. Narzędzie, ten system Lime Survey był postawiony na serwerach uczelni, na serwerach UKSW. Narzędzie składało się łącznie z 37 zmiennych, jak tu już ta wartość padła tutaj. Ja tylko pragnę dodać, że te 37 zmiennych to także zmienne obejmujące tzw. metadane, tak? A więc dane towarzyszące gromadzeniu i zbieraniu informacji, na przykład średni czas wypełnienia ankiety przez respondenta, dajmy na to. Poza tym, proszę Państwa, wykorzystaliśmy trzykrotny monitor respondentów, aby zebrać w tym określonym interwale czasowym, bardzo krótkim skądinąd, odpowiednią ilość czy liczbę ankiet. Zastosowaliśmy skalę nominalne, porządkowe, ilościowe, inwersję skal, tak jak już rzekłem, ale przede wszystkim nie dla zabawy, ale dla redukcji efektu pierwszeństwa i świeżości odpowiedzi, co zawsze jest kontaminacją badawczą. Średni czas wypełnienia ankiety oszacowany został na 6 minut 32 sekundy, ale proszę zobaczyć, krótka ankieta, a ze względu na te nawigatory, na te filtry, a one dosyć dobrze pracowały. I proszę Państwa, bardzo ważna informacja z mojej perspektywy. Jako byłego członka Zarządu Głównego Oddziału Warszawskiego PTS i obecnego członka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego przestrzegaliśmy wszelkie reguły związane z zachowaniem anonimowości i poufności, jeżeli chodzi o gromadzone dane i oczywiście kodeksu ESOMAR, tak? Mianowicie, proszę Państwa, system tokenów generujących indywidualne kody dostępu dla uczestników badania został zaimplementowany do narzędzia i po zapisie danych na serwerze te kodowe połączenia były automatycznie usuwane. Także my nie możemy od razu po wypełnieniu i zapisaniu ankiety na serwerze połączyć się z rekordem danego podmiotu. Tak?
A więc to jest dla ochrony oczywiście anonimowości i poufności i dla realizowania zasady, że wnioski że dane przetwarzamy w sposób rzecz jasna, tylko i wyłącznie zagregowany. Konkludując już, bo czuję na sobie natarczywe spojrzenie i organizatorów, a także i publiki. Badanie, proszę Państwa, z perspektywy warsztatu socjologicznego jest rzetelne, trafne, precyzyjne, spełnia wymogi, probabilistyczne i bezsprzecznie dane pozyskane dzięki temu narzędziu posiadają wartość reprezentatywną. Natomiast pamiętajmy o jednym. Taki pojedynczy pomiar jest zawsze bardzo ryzykowny. Jest bardzo ryzykowną próbą chwycenia zjawiska, która wymaga po prostu powtórzenia, replikacji, czy tam po prostu badania diachronicznego. Zawsze lepiej jest, gdy nie tylko zrobimy zdjęcie, ale gdy nakręcimy sobie film kamerą, tak? A wówczas widzimy, co się zmieniło, jaka jest dynamika danych procesów i zjawisk, na ile one są trwałe, na ile dane oceny postawy są trwałe. Ile samo narzędzie na przykład było bodźcem stymulującym, które sprawiło, że w następnych pomiarach coś się tam zmieniło, tak? I oczywiście rzetelność warsztatu badawczego wymaga podkreślenia tego faktu, ale ufam, że to badanie jest po prostu prolegomeną tylko i wyłącznie do systematycznego badania w ramach przedsięwzięcia projektowego, a jest przetestowaniem metodologii, przetestowaniem także i naszych określonych założeń koncepcyjnych. Natomiast umożliwiło to przynajmniej zidentyfikowanie ramowe problemu wymagające nałożenia na to interpretacji, rzecz jasna, już specjalistycznej. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękuję. Chciałam tylko podkreślić, że badania nie były zlecone przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, tylko przez projekt badawczy, którym konsorcjantem jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. I chciałam także powiedzieć, ponieważ pewnie dla większości z Państwa to, o czym mówił pan doktor, nie jest do końca zrozumiałe, ale ja też tak podzielam Państwa poglądy, ale są osoby, które chciałyby przyjrzeć się metodologii projektu, znaczy metodologii tego badania. I dla tych osób otwarty jest dostęp do tej metodologii. Jakby tutaj, mając świadomość, że pan doktor miał ograniczony czas, co było też pewnie moim udziałem, ten ograniczony czas, ale metodologia jest dla zainteresowanych w ramach wolności badań naukowych dostępna. Tylko jedna jeszcze glosa. Nie tylko prawnicy mają swój hermeneutyczny język, socjologia także. Dziękuję bardzo za interesujące wystąpienie. Uwielbiałam zawsze, nie znając się zupełnie na kartach, oglądać mojego męża uczestniczącego, który grał w lidze, w brydża, ponieważ był to dla mnie pewien rodzaj takiego metajęzyka, którego całkowicie nie byłam w stanie zrozumieć i trochę się tak samo czułam na tym wystąpieniu. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że każda dziedzina ma swój hermetyczny język, natomiast my jednak byśmy oczekiwali, że kiedy się spotykają specjaliści z różnych dziedzin, ten język trochę przechodzi na taki poziom, który jest w stanie, który jest zrozumiały dla pozostałych uczestników. Dla mnie, no, może być to, co jest istotne, to, że pan potwierdza, że wyniki odpowiadały zasadom prowadzenia badań socjologicznych. Ja to przyjmuję. My jako prawnicy zdajemy sobie sprawę z ułomności materiału, który uzyskujemy. Wiemy, jakie są dane statystyczne, to tak samo jak z tym, jak z ilością alkoholu wypijanego przez przeciętnego Polaka. Ale jednak pewne rzeczy to byśmy chcieli usłyszeć, na przykład jak była... Ja cały czas nie uzyskałam informacji poza tymi bardzo hermetycznymi informacjami na temat tego, jak była zabezpieczana, w jaki sposób była przeprowadzana próba, jak były zabezpieczane no, prawo do prywatności i tak dalej. Nie dowiedziałam się, bo
to, co nas interesuje, na ile to te pytania, które były postawione, pozwalały na uzyskanie reprezentatywnej odpowiedzi i na ile osoby, którym te pytania zadano, były reprezentatywne. Ja tutaj nigdzie nie uzyskałam informacji, kim były osoby pytane. Dobrze, w takim razie mam cały czas nadzieję, że na to pytanie uzyskam odpowiedź i proszę panią w takim razie dr Olgę Kotowską.